Panie prezesie, denominacja została przeprowadzona w 1995 roku, czyli 4 lata po uruchomieniu giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jak proces wymiany pieniędzy wpłynął na tak młodą instytucję rynku kapitałowego i na dopiero tworzące się zręby prawdziwego rynku kapitałowego? Myślę, że wtedy wszyscy odczuliśmy takie uczucie ulgi, mianowicie te bardzo długie liczby uległy skróceniu. Inwestorzy w łatwiejszy sposób mogli zapamiętywać ceny giełdowe. Było to bardzo dobre, pozytywne wydarzenie dla młodego rynku kapitałowego w Polsce. Czy proces wymiany pieniędzy i obcięcia 4 zer wiązał się z podjęciem jakichś szczególnych działań przez GPW? Oczywiście musieliśmy się dostosować do mniejszej liczby zer. Pewne zmiany w oprogramowaniu naszych systemów informatycznych i informacyjnych zostały dokonane, ale nie był to wielki problem i myślę, że dotychczas nie mam takich wspomnień, że coś się złego czy niepokojącego wydarzyło w tamtym czasie. Panie prezesie, jako ekonomista, który uczestniczył w kluczowym okresie dla polskich przemian gospodarczych po 1989 roku, jak pan ocenia dziś, po 15 latach od denominacji, jak pan ocenia bilans kosztów i korzyści denominacji jako procesu i jednego z elementów transformacji gospodarczej po 1989 roku? No dzisiaj mogę na to spojrzeć z pewnej perspektywy. Te wielkości liczone w tysiącach i w milionach były po prostu kompromitujące dla polskiej gospodarki, pokazywały, że polska gospodarka jest gospodarką inflacyjną, gdzie jest tylko jeden kierunek osłabiania się złotego. Natomiast od momentu denominacji widzieliśmy taką prawdziwą siłę polskiej waluty i dzisiaj już patrząc na wahania polskiego złotego, można komentować ruchy w obie strony i bardzo często umacnianie jest bardziej niepokojące niż osłabianie złotego. Wtedy był tylko jeden kierunek i wygląda na to, że ta denominacja przyczyniła się do wzmocnienia wiary w polską walutę.